Cześć, witam serdecznie w Wiedźminie. Znajdujemy się teraz przed młynem, w którym miele się zboże. Teoretycznie, praktycznie mieliśmy tutaj do czynienia z gryfem, który uciekł przed nami właśnie na to wzgórze, tam gdzie stoi płotka. Tam też jego byt został, że tak to określę, zakończony. Nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do nilfgaardzkiego garnizonu celem poinformowania naszego zleceniodawcy Petera, bo coś tam. O tym, iż bestia nie będzie już zagrażać nikomu. W takim razie wejdźmy. No dobra, jest ten klient, który tutaj miał przynieść jakieś zboże. Jest i awantura chyba. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! Czego? No, miłość tego Edwina, Edwara, tudzież jak on tam się zwie, jest bezgraniczna. Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha, moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś. No cóż, prawda wygląda w taki sposób, że... Wywiązałem się z umowy, teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto, żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Okej, mamy tutaj opcje dialogowe, wybór czasowy. Niektóre dialogi wymagają szybkiego podjęcia decyzji. Wybierz odpowiedź, nim upłynie czas. No my oczywiście łykniemy tą kasę. Gdyż jak wiemy, borykamy się z małymi problemami finansowymi. 270 punktów doświadczenia i 150 nowigradzkich koron. Oprócz tego tam, kurczę, tego gościa chyba batują mocno dosyć. Dużo nas tu pracy czeka, oj dużo. Niestety nie jestem w stanie tam wejść. Czyli w taki czy w inny sposób nie jestem w stanie tutaj nic więcej zrobić. Dobra, opuszczamy to lokum. Śmierć. Cesarz nas poprowadzi prosto na nowigradz. Oczywiście oni tutaj żyją swoim życiem i wierzą w to, że cesarz poprowadzi ich. Dobra, co teraz? Zobaczmy. Za chwilę czwarty poziom, całkiem okej. Dobra. Udajmy się w takim razie do miasta. Zdamy relację z wizyty w tym nilfgaardzkim obozie Wezemirowi. No i zobaczymy, co tu się dalej będzie działo tak naprawdę, bo troszeczkę jestem w czarnej pupie. Mamy bandytów. Tutaj jacyś w ogóle klienci się pojawili znikąd. Mamy i Wezemira. Ale najpierw tutaj kolejni bandyci. Tu jakaś pani się pojawiła. Porozmawiajmy w takim razie z Elzą jeszcze na koniec. Czego nam jeszcze trzeba? No oczywiście pokaż, co masz na sprzedaż. Macie przede wszystkim. Coś ciekawego pod tym kwasem? A zależy, czego szukacie. Rzućcie okiem. Ło, kasa jest na poziomie całkiem przyzwoitym. Czy ja chcę z nią pohandlować czymkolwiek? Chyba niekoniecznie. Opuśćmy ją. Bywaj. No i do Wezemira w takim razie.
Trochę się rozpychamy, ździebko. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Okej. No dobra, w takim razie, żeby nie wzbudzać zbędnych emocji, w takim razie pora się zbierać. To pora się zbierać. Aha. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Okej. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. No, wychodzę z tego samego założenia. Jakie tatuaże w ogóle mają? Na bogato. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Czyli generalnie to chyba tyle z nie mieszania się. Medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. No dobra, w takim razie zróbmy porządek. Szybko poszło. Okej. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Czyli lekki szok pourazowy. Głowy latają. Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! Czyli chyba tyle z miłości karczmarki no Białego Sadu. No i właśnie, nie mieszaliśmy się prawie, że wcale. No dobra. O. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Wymówki, wymówki. Całe te. I... Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak nie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Okej, okay. Czyli teoretycznie wyszło tak, że szukaliśmy sobie tej Yennefer przez taki długi czas, a to ona znalazła nas. Ot, złośliwość czarodziejek, tak? No dobra, gdzie się spieszymy tak naprawdę i skąd ten pośpiech? Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni? Niestety goni.
Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobra. Ciekawy jestem, co ci zaoferował w zamian, Yennefer, ale wniknijmy bardziej w temat tego typu, iż po prostu wysłuchamy tego, co ma do powiedzenia cały ten król. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebing i Gamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. Tak, jaką wiązankę jeszcze rzuciła w ogóle. A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Germoren. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Okej, otrzymaliśmy kolejne punkty doświadczenia. Jesteśmy na poziomie 4, także całkiem okej. Opuszczając wieś razem z Yennefer, udajemy się teraz do miasta. Swoją drogą, jest to alternatywny strój Yennefer. Postanowiłem sobie zobaczyć, jak to wygląda i czemu nie. Ten strój jest całkiem galanty, jak widać, zresztą. Koronka jest, nie ma lipy. Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? A... Okej, czyli... Co się robi tak naprawdę? Już! Czynienia z dzikim gonem, który pojawił się znikąd. Ciekaw jestem, jak oni nas namierzyli. Okej, oczywiście magiczka używa swoich mocy. No i udaje nam się zbiec. Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. Okej. Czyli tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło, oprócz tego, że Yennefer znalazła nas sama, później pojawił się dziki gon. Ciężko wyczuć, co tu się robi tak naprawdę. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Okej, Wyzima, stolica okupowanej Temerii. Dzień później. A, jest kąpiel, są trzy myjące, myjki. Trudno powiedzieć, jak nazywa się takie niewiasty. No i przyszło dwóch jakichś playboyów, którzy niestety sprawili, iż nasze myjki odeszły. Może być. Peniaki w ogóle. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwin, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala.
Tak, trochę żeśmy zarośli. Niech będzie. A co później? Zrobicie mi paznokcie? Jeśli czas pozwoli. Proszę wybaczyć, ale lista zabiegów pielęgnacyjnych, którym waszmość należałoby poddać, jest długa, a dzień krótki. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Waszmość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie. Należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu i brzytwę na gardło. No dobra, oczywiście podpowiedzmy gościowi prawdę. Myślę, że Yennefer i tak go poinformowała. Zabił ich dziki gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy? Geralt, myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. No, Redlingowie, można was umyć, ostrzyc i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie, nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia. Dobrze, teraz waszmość raczy się odziać. Okej, okay. Czyli generalnie lekko nas tutaj wypielęgnowali. Ogolili nam brodę razem z wąsem. Wymiarów waszmości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. No dobra, mamy do wyboru 3 stroje, ale interesuje nas nasz ubiór. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu, u praczki. Dostaniecie je po audiencji, czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Okej. Okay. Czyli mamy nowe zadanie, audiencja. Możemy tutaj coś zobaczyć w ogóle? Tak, możemy to również wszystko zabrać, także od razu zaczniemy od tego właśnie. Czy możemy wyjść? Zamknięte, potrzebujesz klucza. Dobra. Co mamy tutaj? Kolejny jakiś... Kredens, berżerze, co za wyraz. No proszę, tutaj jeszcze jest coś. Kroniki historii. Sorry, balwierz. Fiolka i butelka wody, okej. Okay. Kubek. Wszystko będzie na handel. Mamy tutaj jakąś książkę. Całkiem sporą dosyć. Jego wysokość Emhyr Var Emreis. Wieczna czarownica. Dobra. Czyli kolejna gama książeczek. Wedymin. Rodem z klecht Norwinów. Wedymin. Podoba mi się ten wyraz. No i dobra. Zostaje nam tutaj wybór któregoś ze strojów. Zastanówmy się. No tak, czarny, czarny i czarny. Jak zostało to podkreślone w jednym z dialogów, który sobie weźmiemy. Czy to ma jakiekolwiek w ogóle znaczenie? Weźmy sobie ten na przykład. Okej, rozumiem, że mam się w to przyodziać. W takim razie oczywiście od razu. Ależ jesteśmy piękni. Nie ma lipy, co powie ten cały szambelan. Czarny waszmości służy. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Okej, no powiedzmy, że jest okej.
Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. No co ty? Jak możesz mnie obrażać o taką rzecz, że nie wiem, jak się skłonić? Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech wasz mość zademonstruje. Tak, proszę wasz mości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarkę. Co kolo? Nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy. No dobra. W takim razie wydaje mi się, że przesuń lewą nogę do przodu, połóż prawą rękę na piersi. Czy to będzie dobra opcja? Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. To prowadź w takim razie, szambelanie. Do cesarza wasz mość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiednio go tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że wasz mość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. No dobra, w takim razie otwieraj wrota i wchodzimy do tego całego. Emhyr von Venwanden. Wider. Widerohulk. Imgrimie ep art herzer, deitven adan in karn ep morwud. Emhyr far emreis. Ukłon. Czy ja myślę, żeby olać ten ukłon, jeżeli można. Można, tylko nie ten. No to w takim razie olewka. Wasza cesarska mość. Areir ep to orde. Evelien namen vadgen vavord. Okej. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. A jednak zauważył. Znasz to powiedzenie. Brak. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Tego całego skłonu. Ukłonienia się właściwie, nie skłonu. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Okej, czy jesteś pewien tego, co mówisz? Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. No dobra, w takim razie dlaczego ja mam zająć się szukaniem? Spodziewam się, że masz ku temu, jeżeli jesteś tym całym takim królem, cesarzem itp. itd., no to chyba masz jakieś opcje w zanadrzu. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody, i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. No dobra, w takim razie potrzebujemy informacji, a nie motywacji. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów, ciężko będzie ją wytropić.
Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. No dobra, czyli audiencja ogólnie została odprawiona. Poznaliśmy nowy cel. Czy ważność nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Spokojnie, nic się nie stało. Ważmości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Miał czas na spacery później. Proszę do mnie. Zaraz tam do ciebie pójdę. Nie pospieszaj mnie, przecież widzisz, że schodzę. Mamy tutaj coś ciekawego. Mamy tutaj kubek. Mamy tutaj również dziki gon, jakaś informacja. Zamknięte i zamknięte. Dobra, idziemy do tego całego szambelana. Pozwoliłem sobie wyeksplorować małą rzecz. To jacyś rycerze w ogóle po prawej stronie, czy to same zbroje? Są same zbroje, okej. No wiadomo, jak to w takich zamkach bywa. Zabieg typowo kosmetyczny. Samego rana, a jest południe. Spokój. Słucham? Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herewart II, książę Elander. Nie dość, że każe mi się tu stać jak jakiemuś petentowi, to jeszcze w czyim towarzystwie? Grabarza! Garbarza, mistrza cechu garbarskiego. Jakby mi to robiło różnicę, domagam się! Spokój. Okej. Okay. Garbarz, grabarz, można powiedzieć prawie to samo, tylko trochę inaczej. Zobaczmy, gdzie nas ten szambelan zaprowadzi. Tu mamy jakąś nilfgardzką szambelankę. A, no właśnie, mamy tego całego Morvrana Vortisa. Można przerwać? Zamiast przerywać, dołącz do rozmowy. Rozmawialiśmy o neutralności. O tym, jak trudno ją zachować. No dobra, neutralność oczywiście należy chyba, wydaje mi się, z mojej strony zachowywać w jakiśkolwiek sposób, więc warto próbować. Mimo wszystko trzeba próbować. Bo? Bo mało jest spraw, którym warto służyć i jeszcze mniej ludzi. Tyle w tej kwestii. Możemy zmienić temat? No dobra, poinformujmy tego całego przewodnika grupy, jak ona się nazywała, Alba, o tym, iż jesteśmy już oczywiście po rozmowie. Jestem już po rozmowie z cesarzem. Mhm. I czemu cię wezwał? Czyli nawet ty nie wiesz. Nie, ale zgaduję, że chodzi o zwykłe wiedźmińskie zlecenie. Mhm, na bobołaki. Bobołak. Ale jesteś bobołakiem. Dobra, na razie. Bywaj. Do rychłego. Bobołak. Co za w ogóle bzdurka. Dobra, ten szambelan oczywiście cały czas tu na nas oczekuje. Tu mamy jakieś wejście. Czy mogę tu wejść? Nie. No to taka sala tronowa, która się buduje. Okej. Okay. Oni oczywiście wszyscy mają coś do powiedzenia w języku, kurczę, trudnym do zrozumienia. Nilfgardzkim jednocześnie, rzecz ujmując. Dobra, tu mamy jakiegoś oficera. Tu mamy jakieś dwie niewiasty. Porozmawiajmy z nimi. Jaskółcze ziele. Okej. A co tutaj? Zara, spokojnie, szambelanie. Coś tu kliknąłem. Okej, tu się coś otworzyło. Ulepszone siodło, łykamy. Stary list. Co to jest za stary list? Zobaczmy. Szanowny pan Roedric de Vette. Proszę wybaczyć, że tak długo zwlekam z odpowiedzią. Czekałem, aż Golan Vivaldi potwierdzi, że wystawiony przez waszmość weksel ma pokrycie. Nie, żebym waszmości nie ufał, ale strzeżonego bogowie strzegą, jak mówi kaedwańskie pożegadło. Odpowiadając już bez zwłoki na zapytanie waszmości, klątwę księżniczki Addy rzeczywiście można przywrócić. Wiedźmin z Rivi, mając jedynie
rudymentarne zrozumienie magicznych arkanów, nie potrafił bowiem ostatecznie odczynić zaklęcia, a jedynie przerwać jego działanie. A żeby Adda znów się w strzygę nie przemieniła, do jej jadła należy podać 3 krople krwi jej ojca, króla Fortesta, 3 krople krwi wilka i 3 krople żółci świeżo pochowanej kobiety, która 100 lat skończyła, acz 101 roku życia jeszcze nie rozpoczęła. Tak skromnie. Taki rytuałik. Rytualik. Nad tak zaprawionym jadłem rzucić należy następnie trójkę w trójkącie. Trójkąt w trójkącie. To powinno zadziałać. Niechże jednak waszmość dwakroć się zastanowi, czy rzeczywiście chce czynu tak haniebnego dokonać. Polecam się na przyszłość. Niejaki Alessandre Deviel. Okej. Nie wiem, kim jest Alessandre Deviel. Natomiast tutaj spotkaliśmy coś ukrytego w ogóle, jakąś skrzynię z listem. To też ciekawa historia. Nie jestem do końca pewien, ale coś mi się kojarzy, że w pierwszej części Wiedźmina Wincze jest właśnie walka z jakąś zaklętą wstrzygę księżniczką. Może to jest jakieś nawiązanie. Może tak być. No dobra, co masz do powiedzenia? Kiedy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Okej, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Teraz jako Geralt ubrany w gustowne, czarno-atłasowe dzianko. Żegnam się kulturalnie. I oczywiście, jeżeli odcinek się podobał, zostaw kciuk w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Oczywiście liczę również na komentarze. Tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!